Bardzo serdecznie witam, dr Sebastian Żurowski, językoznawca, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa. Dzień dobry. No, zgodnie z zapowiedzią będziemy dzisiaj rozmawiać o hymnie. We wszystkich przeglądarkach pojawia się komunikat, że najczęstszym błędem popełnianym przy wykonywaniu hymnu to śpiewanie póki my żyjemy, podczas gdy poprawna wersja kiedy my żyjemy. Ale tych błędów, z tego co już pan doktor powiedział mi wstępnie, jest dosyć sporo, może nie błędów, to zaraz uściślimy, ale rozbieżności w wersji oryginalnej i wersji wykonywanej. No i jak zdążymy, to jeszcze będę prosił, żeby się zastanowić, dlaczego tak się dzieje. Teraz proszę państwa, radiosłuchaczy, ażebyście pierwszą zwrotkę sobie w myślach szybko przypomnieli i zaraz ją skonfrontujemy z tym, jak powinno być, a jak mamy utrwalone w głowach. Bardzo proszę. No, to już trochę podpowiedzieliśmy naszym słuchaczom tydzień temu, przynajmniej tym, którzy nas słuchali, że jeżeli ktoś śpiewa "Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy", no to popełnia ten błąd taki bardzo widoczny, rzucający się od razu w pierwszej, drugiej linijce tekstu, ponieważ i w aktualnej, obowiązującej treści hymnu polskiego, a to jest treść, która jest załącznikiem do ustawy, więc to jest rzecz obowiązująca, tego nie można przekręcać, zmieniać sobie. I muzyka, linia melodyczna i treść są ustawowo określone, więc jest to na sztywno, mówiąc kolokwialnie. No ale właśnie bardzo często śpiewa się "Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy", co jest niezgodne i z tą wersją ustawową, i z rękopisem Wybickiego. Mamy w zbiorach archiwalnych to, jak wyglądał oryginalny rękopis z tekstem Mazurka Dąbrowskiego. Nie wiemy dokładnie, kiedy on powstał. Wiemy, że prawdopodobnie w pierwszej połowie lipca 1797 roku, ale daty dziennej tutaj akurat historycy nie są w stanie podać. Więc wiemy, co on napisał. I on napisał "Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy". Więc już tutaj jest różnica. I potem te różnice właściwie są ciągłe, bo trzecia linijka obecnie śpiewana to "Co nam obca przemoc wzięła", a Wybicki napisał "Wydarła". "Szablą odbierzemy", Wybicki napisał "Szablą odbijemy". Więc to już nawet na tej pierwszej zwrotce widać, że współczesna wersja tego tekstu bardzo mocno odbiega od oryginału i właściwie jest to taka przeróbka czy trawestacja, choć autorstwo nadal jest Wybickiego i właściwie nie wiemy, kto te zmiany urzędowo wprowadzał. Jakby to jest pomijane, uznawane za nieistotne. Bardzo proszę powiedzieć jeszcze o tej ilości zwrotek i o tej ewolucji. No, tutaj jest podejrzenie, że wynika to z pewnych wymogów językowych chyba jedynie. Mogło to też być spowodowane pewną cenzurą, bo w tej współczesnej wersji mamy 4 zwrotki i refren. Wybicki napisał 6 zwrotek i refren i zwrotki, które jakby wypadły, one, no pierwsza zwrotka, która wypadła, to jest 4. zwrotka w wersji pierwotnej. "Niemiec Moskal nie osiędzie, gdy jąwszy pałasza, hasłem wszystkich zgoda będzie i ojczyzna nasza". Z jednej strony mamy tutaj takie zawołanie do zgody narodowej, które jest zawsze aktualne, nawet współcześnie, ale jednak pojawia się tam Niemiec, Rosjanin, Moskal. Wtedy to określenie Moskal nie było aż tak bardzo nacechowane jak teraz. Teraz to się wstawia w jednym rzędzie. Moskal, kacap, Rusek. Kiedyś to było chyba trochę bardziej neutralne. No ale mamy tutaj wprost skazanie wrogów. Przypomnę, że ten tekst był ustalany po I wojnie światowej, czyli gdy Polska się odradzała, nie w 1914-15 roku, kilka lat później, ale wtedy. No i może tu jakieś powody polityczne
spowodowały, że wzmianka o sąsiadach została usunięta. I podobnie jest z ostatnią zwrotką, oryginalnie szóstą. Na to wszystkich jedne głosy, dosyć tej niewoli, mamy racławickie kosy, Kościuszkę, Bóg pozwoli. No to właściwie mogłoby zostać, chociaż też z perspektywy na przykład Polski Ludowej po 1945 roku zostawienie odwołania do Boga mogłoby być też niezbyt politycznie dobrze widziane. Zatem dwie zwrotki oryginalne wypadły, a zwrotka druga i trzecia zostały zamienione miejscami, więc to też jest niezgodne z oryginalnym zamysłem autora. Mnie zawsze zastanawiało, na koloniach śpiewaliśmy, jeszcze była taka wersja Marsz, Marsz Polonia. Nie wiem, czy pan doktor tutaj to zna. I tam był fragment o ojcu i Basi. I tutaj też są różnice, bo w oryginale już tam ojciec do swej Basi mówi zapłakany. A w wersji tej urzędowej jest: mówił ojciec do swej Basi cały zapłakany, w tych słowach te różnice. I o co chodzi z tą Basią w ogóle? No, współcześnie ta najnowsza obowiązująca wersja urzędowa, ona jest w tej zwrotce akurat taka sama, to znaczy już tam ojciec do swej Basi mówi zapłakany, to jest wers, który się pojawił i u Wybickiego i obecnie też funkcjonuje. My, Polacy, generalnie mają problem chyba z czwartą zwrotką hymnu i trzecią też trochę, bo wiadomo, dwie pierwsze one gdzieś tam są powtarzane, hymn bardzo rzadko jest odgrywany, odśpiewywany w całości, więc to w naszej pamięci, czy w pamięci wielu Polaków, nie jest utrwalone, ale tam rzeczywiście jest rzecz taka typowo językowa, która też jest trochę zagadką. Jaka była intencja autora i czy my tę intencję, autorzy współczesnej wersji, dobrze odczytali? No bo jeżeli odczytamy to po prostu tak, jakbyśmy odczytali, ojciec mówi zapłakany, no to jest jasne dla każdego użytkownika współczesnej polszczyzny, że zapłakaną osobą jest ojciec, no bo tutaj mamy zgodność gramatyczną, nie ma wątpliwości. Ale najprawdopodobniej Wybicki napisał zapłakany, chociaż w jego idiolekcie, w jego języku osobniczym, to był równoważnik formy zapłakanej. Czyli już tam ojciec do swej Basi zapłakanej mówi. I uznaje się, że to ma sens, ta interpretacja ma sens z dwóch powodów. Po pierwsze, no właśnie Wybicki w swoich tekstach, co też wiadomo, bo są jego inne rękopisy, on używał takiej końcówki, to jest związane z historycznym rozwojem tak zwanego epochylonego, a więc na przykład on by nie powiedział woli Bożej, nie napisałby woli Bożej, tylko woli Boży. I podobnie nie Basi zapłakanej, tylko Basi zapłakany. To jest potwierdzone, że on tak w swoich tekstach pisał. Więc to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz to jest też taki argument trochę socjologiczny, że jest trochę nie do pomyślenia, żeby w tekście jakimkolwiek, który powstał na przełomie XVIII-XIX wieku, czy w ogóle w XIX wieku na przykład, pojawiła się figura mężczyzny dorosłego, żołnierza być może, który płacze. No to uznaje się, że właśnie z takich powodów stereotypowych nie do końca byłoby możliwe. Do tego dokładam argument językowy i w tej zwrotce, czwartej w obecnej wersji, a piątej w wersji oryginalnej, prawdopodobnie jednak Basia jest zapłakana, a no, nie jest to czytelne i widoczne dla współczesnego użytkownika polszczyzny. No i jeszcze humor, humorzaste przeróbki, że tak powiem. Wyczytałem, że wśród żołnierzy Dąbrowskiego zaczęły się pojawiać pierwsze często humorystyczne przeróbki tekstu. I tak na przykład dał nam przykład Bonaparte, to śpiewali, dał nam przykład Bonaparte, jak rabować mamy. Śmiesznie z perspektywy tej służebności tekstu brzmi, no a już taki najbardziej humorystyczny, wręcz powiedziałbym sarkastyczny, za twoim przewodem wszyscy zemrzą głodem.
Te przeróbki się pojawiają, taka najsłynniejsza to w pierwszej brygadzie, ale tam padają słowa niecenzuralne, ale to wszyscy chyba wiedzą, co śpiewali legioniści i co myśleli o swoich przeciwnikach i co z nimi miał robić pies. Natomiast może na początek pan doktor się odniesie do tych humorystycznych przykładów, a ja później zadam pytanie jeszcze, dobrze? No tu jest taki aspekt, o którym też nie wszyscy wiemy. Właściwie wszyscy tego nie wiemy, to znaczy nie wiemy, kto jest autorem melodii, nie wiemy, kiedy ta melodia się pojawiła. Nie jest wykluczone, że dużo wcześniej, czy jakiś czas wcześniej do tej melodii były pisane albo wręcz ustnie tworzone spontaniczne wersje. No i też potem nie dziwi, że potem ta pieśń, która była popularna, była przerabiana na różne sposoby. Tym bardziej, że pamiętajmy, to nie był urzędowy hymn, to była po prostu jedna z wielu pieśni używanych w czasie przemarszy, czy w czasie jakichś takich uroczystości, może capstrzyków bardziej uroczystych, ale to nie był hymn urzędowy, więc tutaj można było z tym zrobić cokolwiek i też umieścić te psy i umieścić cokolwiek tam żołnierzom w danej chwili się w głowach pojawiło, a pojawiało się na pewno, no bo nie da się ukryć, że sytuacja wojenna jest dosyć stresująca, a jednym ze sposobów radzenia sobie z taką sytuacją jest właśnie dystans, humor, więc to nie dziwi. Jeżeli byśmy popatrzyli na też taką inną pieśń jak Boże coś polskie, to tam tylko występowała mała różnica, że albo ojczyznę racz nam wolną, racz nam wrócić Panie, albo pobłogosław Panie i to zależy, no w tej chwili śpiewamy pobłogosław Panie, ale nie tak dawno jeszcze śpiewali Polacy w kościołach racz nam wrócić Panie. I to było takie powszechnie zrozumiałe, ale przy tej okazji chcę zapytać, bo przypomniało mi się, jak o 21:00 na Jasnej Górze śpiewają Bogu Rodzice Polacy. Jest transmisja w internecie, więc można usłyszeć całą pieśń niezmienioną od czasu jej powstania. Po prostu tam część chyba wykonawców, którzy się modlą tą pieśnią, nie rozumieją obecnie znaczenia wszystkich fraz i to też już bym tak awansem poprosił pana doktora przy najbliższej okazji, żebyśmy to zanalizowali, Bogu Rodzice. Ale zjawisko, które obserwuję, że tam ta konstrukcja się utrzymała do tej pory i jest wykonywana, a hymn jest zmieniany. No bo to jest właśnie hymn. On ma jakoś być zrozumiały dla współczesnego człowieka, natomiast te starsze pieśni uznawane za hymny, potocznie za hymny, to są trzy. To jest Bogu Rodzica, to jest właśnie Boże coś polskie, o której też pan redaktor wspomniał, która pierwotnie jest pieśnią narodową za pomyślność króla, a tym królem był car Rosji, bo ona już powstała po rozbiorze, po ostatecznym rozbiorze Polski, więc to jest też polityczna pieśń za pomyślność króla, który nie był królem Polski, znaczy był, no był, nie był. I trzecia pieśń Rota, Nie rzuci mi ziemi, też znany tekst, to te trzy pieśni, one nie miały nigdy takiego statusu państwowego, urzędowego, one oddolnie były uważane za hymny, no właśnie to się dlatego nazywa pieśni hymniczne i być może dlatego właśnie nie były jakoś dostosowywane, czy nikt nigdy nie pomyślał o dostosowaniu z takich powodów ściśle utylitarnych, żeby użyć tego tekstu jako hymnu, no a Mazurek Dąbrowskiego właśnie musiał być jakoś unowocześniony, żeby można było go na serio wykorzystywać, żeby współczesny Polak rozumiał. To i tak, jak wspomnieliśmy, nie do końca się udało, bo są tam językowe zagadki, które nas mogą mylić, tak jak z tą Basią Zapłakaną. Bardzo dziękuję za spotkanie. Zapraszamy za tydzień i chyba już zapowiemy, panie doktorze, będzie możliwa analiza Bogu Rodzicy, tak żeby się wgryźć w tą staropolszczyznę religijną. No to trochę taki maturalny temat, archaizmy w Bogu Rodzicy,
czy podobne, ale możemy, myślę, że tutaj coś ciekawego naszym słuchaczom będziemy w stanie powiedzieć i o języku, i także o historii tej pieśni. To zanim podziękuję, to jeszcze poproszę o konkluzję dzisiejszej rozmowy. Czy te ewolucje językowe, tak, to może nie będę podpowiadał. Jak pan patrzy na te ewolucje językowe w hymnach? Jako językoznawca na przykład nie tęskni pan do takiej świadomości narodowej, żeby wszyscy znali oryginał? No nie, bo to każdy może dotrzeć, zresztą gdzieś tam zawsze można w toku edukacji to pokazać i przekazać. Mnie bardzo zastanowiło, czy wręcz taki paradoks, który mi się pojawił, gdy poczytałem o historii hymnu, że to, tak prawdopodobnie to, że współcześnie ta pieśń jest hymnem Polski, zawdzięczamy Józefowi Stalinowi, bo są takie przekazy, które twierdzą, że ówczesne władze Polski z Birutem, z Gomułką na czele po II wojnie światowej szukały nowej pieśni, odpowiedniej do czasów, a Stalin powiedział, co wy chcecie, przecież to jest w porządku. I jest taka historia, jest taka wersja, że chcieli coś nowego, ludowego ówczesni władcy, a właśnie Stalin zarządził, że jednak ma pozostać ten przedwojenny hymn. To by było paradoksalne, jeżeli to było prawdą, ale wydaje się, że jest taka wersja możliwa, bo rzeczywiście były takie próby stworzenia nowej pieśni, nowych słów, ale one no jakoś z jakiegoś powodu zostały ucięte, być może właśnie przez Stalina. Dzięki Bogu nie udało się. No tu właśnie nie wiadomo, czy Bogu, czy dzięki wręcz przeciwnie szatanowi, ale jakaś interwencja zewnętrzna była. Dziękuję serdecznie. Doktor Sebastian Żurowski, językoznawca, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Do usłyszenia, do zobaczenia za tydzień. I Jarosław Banaś, Polskie Radio Koszalin. Słownik na fali dobiegł końca. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.